Jak oswoić przyszłość? Do tramwaju weszła para o egzotycznych rysach. Trzymali w ręce bilety, nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Wyrośli w świecie ekranów, a trafili na kasownik dziurkacz. Trzeba włożyć i wcisnąć uczynny rodak popisał się angielskim i powiedzieć głośno nazwę przystanku dodał Kumpel. Go home! odezwała się kobieta, zamaszyście wciskając kasownik. Wszyscy prześcigają się w przewidywaniu trendów, tendencji wzrostowych czy mód, które nagle się pojawiają. Zawsze fascynowali mnie futurolodzy, opowiadający z taką ekscytacją i pewnością o przyszłości, jak gdyby już w niej byli i wracali wyłącznie w celach informacyjnych. W 1927 roku Fritz Lang wyreżyserował ówczesną wizję przyszłości film Metropolis. Zaprezentowana w nim czarna wizja przyszłości koncentruje się na podzielonym społeczeństwie oligarchicznych intelektualistów i mieszkających pod ziemią robotników którzy pracują na ich rzecz. Przesłanie filmu jest jednoznaczne: pomiędzy rozumem a rękami musi być serce. Doskonale pasuje to do współczesnej idei human to human. Nawet najczarniejsze wizje zawierają w sobie pewien ludzki pierwiastek. Technologie doprowadziły nas na próg powszechnej cybernetyzacji społeczeństwa. Słuchamy o eksperymentach z autonomicznymi autami, choć nikt się nie zastanawia, co się stanie z radością prowadzenia samochodu. Zachwycamy się nowym światem wirtualnej rzeczywistości, nie myśląc, jak bardzo realizm sztucznej przestrzeni wpłynie na naszą psychikę. Dyskutujemy żarliwie o sztucznej inteligencji, a jednocześnie biadolimy nad inteligencją społeczną, coraz silniej ulegającą ruchom populistycznym, fałszywym wizjonerom, którzy są mistrzami manipulacji. Sztuczna inteligencja, gdyby dać jej władzę nad człowiekiem, najprawdopodobniej natychmiast by go zniewoliła. Z prostej przyczyny dla jego własnego bezpieczeństwa. Zgodnie z podstawowym prawem robotów Fasimowa, robot nie może skrzywdzić ludzkości lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości. W jakim stopniu nowoczesne technologie wpływają tu i teraz na zmianę naszego codziennego życia? Czasem walcząc w supermarkecie ze sklejoną torebką foliową, myślę o sztucznej inteligencji i lotach na Marsa. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie rozwiązano tak trywialnego problemu. Największym wyzwaniem nowoczesnych technologii jest nasza mentalność. Dla człowieka o zamkniętym na zmiany umyśle wszystko, co nowe, będzie na początku potencjalnie niebezpieczne. Historia innowacji to zapis ludzkich strachów i uprzedzeń. Futurolodzy, podobnie jak wróżki, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje słowa. W przeciwieństwie do twórców i inwestorów technologicznych, którzy poprzez komercjalizację wpływają bezpośrednio na rozwój służący człowiekowi. Najbliższa dekada będzie poligonem wyjątkowych, wyjątkowych eksperymentów, wzajemnej integracji ludzi i technologii. Ale wciąż najważniejszym wyzwaniem jest kontrola tego procesu i nieustanna edukacja społeczna. E uh -huh.